Cześć, tu Diana, bardziej lubię książki niż ludzi i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o książkach dla dzieci, które przedstawiają inne kultury. To bardzo ważne, żeby dzieci od małego poznawały inne rzeczywistości niż tylko tę, w której są wychowywane. Dzięki książkom i opowiadaniu o innych kulturach, ten inny nie będzie straszny, bo nie znamy go, tylko będzie raczej ciekawy. I wydaje mi się, że dziecko, któremu pokazuje się różnorodność świata, wyrasta na otwartego i tolerancyjnego dorosłego, a jak wszyscy wiemy, jest to bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie. I są dzieci, które na żywo mogą poznawać różne kraje, różnych ludzi, ale są też takie dzieci, ja na przykład byłam takim dzieckiem, które nie mają styczności z inną kulturą w ogóle. Na szczęście dzisiaj mamy olbrzymie możliwości opowiadania i pokazywania świata dzieciom, czy to przez książki, czy w internecie, czy też nawet przez gry komputerowe. Jest taka gra, nazywa się Never Alone i jej fabuła została oparta o wierzenia ludu Inuitów i do gry zostały też zaangażowane osoby prawdziwe, współcześni Inuici, potomkowie ludzi, którzy opowiadali takie historie. Są tam nagrane też krótkie filmy, w których wypowiadają się rdzenni mieszkańcy Alaski i naprawdę warto wsłuchać się w to, co mają do powiedzenia. To jest fantastyczna, bardzo edukacyjna, przy okazji piękna, piękna gra i szkoda, że nie ma takich więcej. Ale wracając do książek. Jest ich wiele. Są takie, które skupiają się na kulturach, są takie, które skupiają się na religiach czy na przeżyciach wojennych. Nie jestem w stanie wymienić ich wszystkich, ale podrzucę Wam kilka tytułów, od których warto zacząć w temacie tolerancji i innych kultur. Są przepiękne książeczki dla maluchów, takie jak Zakątki, w której znajdziemy 20 domów z różnych zakątków świata, a o tych domach opowiadają dzieci ubrane w tradycyjne stroje. Są też Domy, książka, w której możemy zobaczyć, jak różnie mieszkają ludzie. Są Mapy Mizielińskich, które powinny być naprawdę w każdym domu. To jest książka, która pokazuje, jak duży i fascynujący jest świat i że nie można zamykać się tylko na to, co mamy wokół siebie. Jest też fantastyczna Ala Makota a Ali. To świetny pomysł, bo autorka wzięła pierwsze zdanie z naszego polskiego elementarza i pokazała, od czego zaczynają naukę czytania dzieci z różnych stron świata. Możemy pokazywać dzieciom, że ludzie są różni i że to jest bardzo dobrze. Jest Atlas Świata, w której przewodnikami są dzieci z różnych krajów i kontynentów i opowiadają o swojej kulturze i tradycjach. Albo To my, dzieci świata, która działa na podobnej zasadzie i uczy życzliwości, akceptacji i otwartości na świat. Są Kolory ludzi, książka o powstaniu człowieka, o tym, że jest różny i że powinniśmy traktować siebie z szacunkiem. Jest też fantastyczne Wszyscy się liczą, książka, która pokazuje, że mimo tej naszej różnorodności, każdy ma znaczenie i każdy jest ważny i że wszyscy jesteśmy częścią wspólnego świata. Uczmy dzieci, że jesteśmy różni, ale tacy sami. Możemy czytać ogólnie o ludziach, albo skupić się na jednym zagadnieniu. Jeśli chcecie pokazać dzieciom różnorodność religii, to są dwie wspaniałe książki. Jest Wiele wiar, o co pytają dzieci i Bozie, czyli Jak wygląda Bóg. Jeśli chcecie przedstawić im koncept rasizmu, warto sięgnąć po małą książkę o rasizmie. Warto też sięgnąć po książki o konkretnych kulturach, na przykład Kim oni są, ci muzułmanie Zuzanny Pol, albo Bezdomny ptak, czyli książka opowiadająca o indyjskiej dziewczynce zmuszonej do małżeństwa. Możemy też posłużyć się historią i sięgnąć po książki pokazujące, jak żyło się dzieciom kiedyś. W tamtym roku pojawiła się bardzo ciekawa seria Myślisz, że tak ci źle? Życie dzieci w starożytnej Grecji i życie dzieci w starożytnym Egipcie. I to naprawdę świetna opcja, żeby pokazać dzieciakom i wytłumaczyć im różnice na świecie. Warto też czytać historie, które pokazują, że podziały, zwłaszcza takie oparte tylko na tym, co ktoś mówi, nie są dobre. I tutaj mamy fantastyczną książkę Ćmony i Smeśki. I na koniec jeszcze mam dwie rzeczy. Baśnie. Czytajmy dzieciom baśnie, nie tylko z naszego kręgu kulturowego. Jest taka świetna książka w 80 baśni dookoła świata, w której możemy przeczytać baśnie z każdego kontynentu i tak ciekawe i inne historie, jak na przykład Opowieść z plemienia Siuksów. I są też baśnie, których nie czytano dziewczynkom i tam znajdziemy baśnie wywodzące się z naszych tradycji europejskich, ale też na przykład z tradycji ormiańskiej, pędżabskiej, chińskiej, arabskiej czy południowoafrykańskiej. I już na sam koniec jest taka seria Dzieci filozofują i o ile same książki nie dotyczą bezpośrednio różnych kultur, to uczą otwartości, zrozumienia, patrzenia na świat i zadawania pytań. W kontekście tematu, o którym mówię, polecam książkę Ja, co to takiego? Jest ona przeznaczona dla dzieci 7+, ale ja naprawdę kazałabym ją czytać wszystkim dorosłym. Jest na przykład rozdział o różnicach i pierwsze pytanie brzmi, czy jesteś taki jak inni? Odpowiedź na nie to nie, bo ja mam czarną skórę, a moi koledzy białą. Ale teraz pojawiają się kolejne pytania. Tak, ale czy czarnoskórzy i biali nie są przede wszystkim ludźmi? Tak, ale czy byłbyś tym, kim jesteś, jeśli twoja skóra byłaby biała, żółta czy brązowa? I tak dalej. I pojawia się mnóstwo ważnych pytań, a do ich odpowiedzi trzeba się przygotować i naprawdę wielu dorosłych powinno sobie je zadać. To są książki dla młodszych dzieci. Jeśli znacie jeszcze jakieś tytuły, to koniecznie podrzućcie je w komentarzach. Przed nagraniem filmu wydawało mi się, że takich książek jest bardzo dużo, ale okazało się, że wcale aż tak dużo ich nie ma. Są oczywiście książki dla dzieci poruszające inne problemy i myślę, że takie zestawienia też się jeszcze pojawią. A tymczasem dziękuję za obejrzenie i mam nadzieję, że znaleźliście coś ciekawego dla siebie. Po więcej ekspresowych informacji o najciekawszych książkach kliknijcie dzwoneczek i pamiętajcie, w książkach jest więcej.